Hejka, moi mili, w tym odcinku przede wszystkim dobierzemy się do skóry gangom, które troszkę zaczną nas ten. Postaramy się je uspokoić, ale wybuchnie kolejnych kilka buntów. Powiększymy strefy z izolatkami, bo przyda się nam to. Oraz troszkę pomanipulujemy i postaramy się polepszyć eksport. Także zapraszam. Hejka, witajcie, moi mili, z tej strony raczej, bo jest to kolejny odcinek. Zagrajmy w Prison Architect. I jak pamiętacie, ostatnio. Po ostatnich shakedownach doszło nam, że brakuje nam dużej ilości izolatek, zapewne, więc myślę, że będzie trzeba dołożyć kilka. 8 na 17, no dobrze. Ponieważ... Czekajcie, to jest ile? A, powiększymy w sumie, podwoimy ilość miejsc, bo czemu nie? Aha, brak środków. No tak, bo teraz... bo my robiliśmy... Forestry, no tak, bo forestry nam... Forestry nam rypł w budżet, no tak. No ale okej, dobrze, to jest praktycznie nic wtedy, to z tym sobie poradzimy. Też zobaczymy, jak tutaj z tym będzie szło. Tu mamy te wszystkie centra takie... Najważniejsze w tym momencie i gdzieś nam się potrzebna była rozwinięcia bloków? Nie. No nie ma, no czyli jest wszystko dobrze. Natrysk. Wyrzuć. Natrysk. Wyrzuć. What the fuck? Czemu w ogóle to jest natrysk? Tak trochę z dupy, nie? Okej, tu się coś zburało w ogóle ze światłami. No i to się bardzo zburało ze światłami, okej. Okay. W sumie może dobra, zdemontujmy to i to. No dobra, zdemontujmy, będzie to lepiej, nie? Będzie lepiej zdemontować niż... wywalać tak na pałę. No, tu kucharze jak widać... Zajmują się wszystkim. Brakuje ci snu, no to idź się połóż do celi. Boże, nie rozumiem ich. Tutaj nie jest ta... Aha, no dobrze, bo tak, bo to jest członek gangu, który dalej nie był odeskortowany do izolatki. I może być tak, że w tym momencie dostaniemy telefon od prezesa po tej nocy, że co się dzieje z funduszami. O to nie, to musiała być w sumie jeszcze jedna doba. Tak czy owak. Emily Mead. Niech ona przyjdzie. Ogólnie sorry, mam trochę gardło dzisiaj zjechane. Ze względu na to, że... jakby to powiedzieć najprościej. Go nie ma autobus. O, i mamy kolejną osobę na death row, którą możemy skazać. Ponieważ się nie obroniła. Czyli dzisiaj w nocy robimy przekręt. Życie. Czy będziemy musieli po prostu poczekać, jak ją wezmą? To jest nasz informator. Okej, czyli ją zabieramy. Aha, ona w ogóle oczekiwała na odsiadkę. Kolejne zamieszki. Okej. Śmierć strażnika. No nie jest to najlepsza rzecz. Jaka nas w tym momencie spotkała. No ale cóż, co poradzić. W ogóle 260 osób oczekuje na izolatkę. Jest to ogromna ilość, nie? Dobrze, teraz tak. Co się stanie, jak on ją tu dostarczy? Jak myślałem, ktoś będzie. Dobrze, sektor chroniony. I... W sumie ona niech ona poczeka do czasu, jak... będą dostawy. Czy to się uda tak zrobić? Ponieważ to byłoby bardzo ważna informacja dla mnie.
mam, nie mogę kupić nawet drzwi dla personelu tutaj. Ech, no dobra, trudno. Tutaj na tym Woodsaw Mill to jest dobre, bo tam jakoś sobie z tym radzić będą. Najgorsze jest to, że w tym momencie straciliśmy ochroniarza. No rozumiem z jednej strony, dobra, jedna osoba spoko, ale... To zawsze jest ale. Tutaj sporo tej kasy wyjechało, bo tam... Na jednej ciężarówce jest kilka tysięcy, nie? No 5 tysięcy na jednej ciężarówce, w ogóle luzem, nie? Bez niczego. Zobaczmy, 1600, 800, 800, 1400. No 400, 800, no. I to są takie kwoty, które ja w końcu akceptuję. Które mogą faktycznie tutaj pomóc. Nie? Dobrze, dobrze, to mi się podoba. I teraz tak, informator. Czy dalej informator jest? Mhm. Okej, okay, dalej jest nieaktywny. No i niech przyjadą te ciężarówki, nie? Okej. Okej, okay. I chyba nic, chyba czysto będzie. Tam nikogo więcej nie ma. Dobrze. Deaktywujmy. Nikt nie powinien jej zabić za to. Za to, co teraz tu się działo, nie? Więc to też jest okej. Okay. Sprawa. W ogóle zobaczcie, jakie teraz tutaj te drewno. Jeżeli już wyjeżdżają te palety drewna, to one wyjeżdżają tak pełne, że możemy zacząć faktycznie myśleć o tym, że to jest dobry pieniądz, nie? Mamy tutaj jakieś możliwości w końcu rozwojowe w tym temacie. No, i cztery ciężaróweczki, mówimy adieu. No okej, okay, kolejne drzewo za 16 tysięcy. No to tak czy owak, się spłaca, nie? Tam ci ogrodnicy to... Będą musieli jeszcze polatać, nie? I to musimy trzymać otwarte. Musimy zatrudnić wiele więcej straży. A teraz jestem ciekaw, czy uda nam się wygrzebać z tego zamętu, który się zrobił. Nie? No to jest w sumie pytanie numer jeden w tej chwili. W ogóle nie myślałem też, że tyle drewna tu trafi. Myślałem, że no i to drewno priorytetowe będą kładli tutaj. Ale widzę, że nie do końca. No ale... Spoko. W razie co wiemy też jedną rzecz. To będzie wszystko przekładane jako... jako kasa za ten. Kasa na kolejne drzewa, nie? Bo tu mamy 150... No, czyli 50 niby... Wygląda to, że 50 baksów wychodzimy na plusa na każdym drzewie, około. Więc to tak czy owak nie jest złe, nie? No, plus wyjeżdżają te ciężarówki, są załadowane. Zapakowane ładnie, więc... To jest najważniejsze, nie? Dobrze, powoli wychodzimy na plus. Tak, jak wyglądają finanse. Zeszły dzień, 17 tysięcy na eksporcie. No nie, no jestem na 200% pewny, że w tym momencie my mamy wiele więcej na eksporcie. Nie, to dużo więcej. Trzeba niestety tylko kilku strażników dotrudnić, nie? Do tego, żeby to zaczęło tu działać, bo tych 280 na izolatkę oczekujących. To jest też jakaś chora rzecz, to nie powinno tak być. Autozapis. No więc to jest... Coś, co będzie... Na pewno do poprawki.
Więc spokojnie. No, tamte izolatki to też jest inna para kaloszy w ogóle. No i po co oni tu wyszli? Jak dzieci wesoło wybiegły ze szkoły niemalże, nie? No dobrze, okej, tam eksport wszystko działa. Tą osobę jedną dzisiaj po prostu skażemy tam na śmierć, to da nam dodatkowe baksy. Myślę, że do 250 więźniów możemy spokojnie podnieść nasz personel. Moment, bo cash flow jaki mamy? Cash flow dalej mamy dodatni, no to... Proszę. Dobra, 225 na razie zostawmy. Niech zostanie to tak jak jest. Te drzewa w ogóle też biorą masę kasy, ale też drzewa generują masę kasy, więc... Jest to dwustronna... Jak powiem, tutaj akcja. O Boże. Tutaj ta pralnia stoi w sumie, bo nikt tego kabla, tego węża nie chce tam wmontować. Będziemy potrzebowali większą ilość w ogóle. Większą ilość. Jak to się nazywa? Może teraz nie pamiętam. Workerów. Ilu ich mamy? 150. Tutaj. To jest w kolejce. Jest zakolejkowane jako pilne, ale nikt z tym nic nie zrobi, nie? O. O, czyżby ten gościu? Tak, ten lider już jest tutaj. Dobrze, i później dostanie tylko zamknięcie. I powinno już być z górki. Już będzie z górki, nie? Required entry, okej. Dobrze, szybko, szybko, nie wiem, co tam porobią. No. Budynek ceglany. Ile tu bierze? 3,5. No to nie jest duża kasa jeszcze, nie? Tu jest tak. Tu już jest to zrobione. No to teraz tak, wybórzcie tą ścianę. Ej, zróbcie to. Jestem ciekaw, za ile. Może tą rurę oni położą, kiedy po prostu się zwolni i wyluzuje trochę tutaj sytuacja cała na więzieniu. Bo też tak może być. Też tak może być, nie możemy mówić, że nie. 280 osób oczekuje na izolatkę, to jest po prostu. No są to ogromne ilości, nie? Tu. Onward. No i teraz większość rzeczy nie zbudowanych, bo po prostu oni to gdzieś rzucą, bo się zacznie zadymać gdzieś jakoś, nie? No. Także ja się nie dziwię z jednej strony im. Z drugiej strony... Mimo wszystko wymaga mnie. Okej, to może zróbmy tak. Ze względu na to, że oni i tak mają to w dupie, że i tak robią zamęt, i tak jest źle, no to zlecamy egzekucję. Zamykamy więzienie w takim razie. No widzę jeden w sumie defekt tych sal. One nie mają tych. No, szybko. Kanalizy. Ta pierwsza ma, dwa pozostałe trzy nie mają. Spoko.
No dobrze, mają zwołać, nie? Zamykanie więzienia to teraz pewnie to ostatnie parę procent to chwilę zajmie. O, ukończone, super. Zwołanie personelu. Elantira Sin. Może my wtedy dostaniemy kolejną osobę, nie? Też do więzienia. Trwa egzekucja, w ogóle jak to brzmi. No, no i super, nie? Oczywiście. A, bo ten akurat budowlaniec szedł z tą belką, to dał radę. No zobaczcie, całe więzienie się na przykład teraz zrobiło ciche, nie? Przez to. To jest w ogóle dla mnie dziwna rzecz. No zobaczcie, w momencie jak jest egzekucja, to wszyscy mają czas na wszystko. Nie? Na czyszczenie tac, na jakieś rzeczy takie porządkowe. Na to wszystko nagle znajduje się czas, nie? Więzienie wydaje się takie spokojne, ciche. Tam gdzieś coś zabrzmiało w tle, ale... Okej, okay. I jeszcze kierownik. Który też nie ma kluczy, oczywiście. Tam widzę już rodzina. Super. Znaczy, rodzina, świadkowie, nie? Teraz ty tutaj podejdź. Świadkowie już są. Transport więźnia. Więc jeden transport tu. W sumie na dobrą sprawę to te na dole mogę zostawić otwarte. Tą bramę tutaj. Nie będzie potrzebne, żeby było coś więcej otwierane. I wtedy mogę tego strażnika z patrolu zdjąć. No to tak zrobimy w sumie. Okej, zwolnienie pracowników i świadków. Okej, pozwalam wszystkim opuścić i raport. Egzekucja krzesłem elektrycznym więźnia Elantira odbyła się zgodnie z planem o godzinie 3:03 w obecności świadków za wykonanie egzekucji. Placówka otrzymała standardowe wynagrodzenie w wymiarze 10 tysięcy dolarów. Okej, status drzwi otwarte. Ciągamy stąd po prostu tego strażnika i tyle. No i super. Teraz tak, tu. Tu widzę, że już ładnie wszystko zrobione. No dobra. Dobra. Okej. Płyta chodnikowa oczywiście standardowo. No, i niech to będzie zrobione. Tutaj dalej pewnie to mruga. No tak. I to w kolejce jest, tak? Zostawimy tutaj. No nie wiem, no dobra, no dokupmy do 200, nie? Nawet jeżeli damy radę na tej jednej wypłacie. Nie damy rady. Okej, ale 200 robotników to i tak myślę, że to nie będzie duża ilość, nie? To w ogóle tak, jak wygląda tutaj. Transport, no wyrok śmierci, fajnie by było, żeby ktoś przyjechał, nie? No, mają niby ten krótszy czas pracy, którego w sumie nie zdążyliśmy sprawdzić. Więc no. W sumie powinienem przeplanować programy szybciej. O, tu zapis. Come on. Nie logistyka.
Dobra, logistyka może też być, no bo dzięki temu zobaczę, co się dzieje. Ale gangi. Okej, no zobaczymy, co oni tam powiedzą, nie? Czy oni go zaraz zwolnią, czy co? No, my ich deployujemy w ogóle w magazynach. Czekajcie. przepływ pieniężny. Dobra, mamy 250 dalej na plusa, nie? To jest i tak dobrze. Fajne jest to, że te kantyny się tutaj obrabiają z czyszczeniem tych tasek, nie? To jest w ogóle dobra rzecz. Bo mogłoby być też tak, że oni by się nie obrabiali i wtedy... No i wtedy można by to tutaj coś... myśleć nad tym, nie? O Boże, jestem ciekaw, kiedy to... zrobią, tą rurę. Okej, na ten moment dużo osób jest tu. Dużo osób jest tu. W ogóle ile mamy ogrodników? 50. No ale okej, dobra, oni tu dają radę to opędzlowywać. No więc spoko, na razie jest okej. Nie. Na razie nie ma tam jakiegoś płaczu z tym. Ale okej, dobra, eksport zaczyna powoli schodzić cały, także... nie ma problemu też z tym. Informator. Członek gangu, który jest kapusiem. Super. I dwóch z nieznaną reputacją. Okej. Okay. Rekrutuj informatora. Okej, okay, po jednym strażniku oczywiście. Jak zrobię, to od razu cztery bloki, więc to też jest troszkę... tak powiem, tutaj będzie inaczej rozdysponowane. Tu nie mogę też drzwi otwierać samemu, bo oni wtedy od razu mi to zrobią jako... spieprzenie budowy, anulowanie budowy. Więc to też będzie złe. No. Zobaczcie, oni teraz na wszelki się włóczą, nie? Po prostu. Brygadzista, aha. Przez więzień za pomocą młotka. Okej, okay, spoko. Brygadzista ktoś młotkiem zatłukł. No ale moment, no serio, gdzie jest ten gościu? No znowu izolatka. Ej, no serio, to się robi nudne. Nie. Jak on się może tak szybko pakować w kłopoty? Zresztą, z drugiej strony. Za co tu jest w ogóle izolatka? Muszę zobaczyć, nie? Chyba tylko za atak na pracownika. Jeżeli jest tylko za atak na pracownika, no to... no tu, no nie, tu też nie ma... Idź pan fluj po prostu, nie? No, tutaj staw door jeden ustawiony musi być. Mam nadzieję, że zrobię go jak najszybciej się da. Polityka, czekajcie. Izolatka, atak na pracownika, spowodowanie poważnych obrażeń, posiadanie broni. No dobra, no to nie są jakieś... jest jakiś duży rygor. Serio, to nie jest duży rygor. To już są drzewka, które rosną, tak? Chyba tak. Dobra, kurde, nie wiem.
Zatrudnimy dodatkowych, nie wiem, 20 tych ogrodników. Do 20 ogrodników i 25 strażników. No. No. No i super. Teraz zobaczymy cash flow. Jak z cash flowem to wyjdzie. Tak, bo w pierwszą jeszcze pójdą tu. Do zbrojowni, pobrać sprzęt. Jak oni to zrobią, jak nam wypieprzy rachunek, to będziemy mieli po prostu jak stąd do Torunia. Nie, cashflow dalej mamy dodatni, dobrze. Z drugiej strony możemy mieć nawet 800 więźniów w tej chwili. Nie, żeby tak w sumie się też nie szczypać, nie? Okej, 800. 25, 25. Łykniemy jedno i drugie. Super. Problem jest tylko taki, że prawdopodobnie będzie nam potrzebny ten drugi blok tutaj na pełnej pompie. Niedługo otwarty. No i tak na jakieś 2 godziny przed przyjazdem w ogóle tego transportu będziemy musieli... poprosić kogoś z informatorów, żeby przyszedł i powiedział nam, czy na coś musimy uważać. Na kogoś musimy uważać tego typu rzeczy. To jeszcze niech ten blok skończą. Tak, bo wtedy sobie wszystko... Wszystko przeniesiemy i będzie git. No. Okej, niech oni to zrobią na Trymiga. O ile mogą. Bo tych, te 240 osoby do izolatki to trochę dużo. Mimo wszystko, nie? Tu w ogóle zacznie, nie? Jak to wygląda? Te ciężarówki wyjeżdżają praktycznie wszystkie zawalone śmieciami. Czyli rzeczami nieprzydatnymi zupełnie i niesprzedawalnymi. Przynajmniej w tym momencie, nie? Czekamy teraz też tutaj na... Jak na dobrą sprawę, zaraz to co Forestry, co tu mamy, zacznie rosnąć, nie? I to pójdzie wszystko w petardę wtedy, nie? Samo tu. Recycling center nasze. Nie ma, to jest... Mamy do recycling center przypiętych ludzi. Już ludzi tam opierdalali, z tego co pamiętam. No, izolatka znowu 2 godziny. To jest gang pewnie. Nie. W ogóle gang tutaj zajął ten yard. To jest w ogóle ciekawa opcja. No ale okej. Niebiescy w ogóle nic nie działają z tym, żeby kogokolwiek gdzieś wytegować, więc no. Ciekawie to wygląda. No super, tu mamy skończony ten blok. Co dziwota, mamy podpiętą elektrykę tak jak trzeba. No. To teraz będziemy musieli tylko wstawić tam rzeczy, ale to musimy sprzedać trochę więcej. Więc musimy poczekać na jakikolwiek ruch tutaj na eksporcie. Tak, jeszcze żeby, na przykład żeby te łóżka powjeżdżały, nie? To jest tam kilka tysięcy to. Żeby nam się załapało. No, oni nagle widzicie. O, nagroda za wczesne zwolnienie też, super. Oni to wszystko zrobią nam, mig. No i co, weźmiecie tu ostatnie? No to jeżeli nic ostatniego nawet nie dorzucą, to... Nawet Stalker do pakiety wrogów kupa, nie? No, pewnie tą ciężarówkę załadują szybciej niż tamtą. Autozapis, to jest ktoś martwy. Lekarz, chyba. Nie dostałem komunikatu o śmierci.
Aha, bo to lekarz nie z strażnika. No dobra. No i teraz wyjedzie trochę więcej rzeczy i myślę, że za to 7 tysięcy już te izolatki postawimy. Nie, no na pewno nie wszystkie, nie, to wiadomo, ale... Ale będzie przynajmniej ten. 2, 3, 4. Super. Okej, to co powinno wyjechać, to już wyjechało. No dobrze, to teraz tak. 1, 2, 3, 4. Teraz tak. 1, 2, 3, 4. Pyk. Okej, drzwi, izolatki 30 tysięcy. Jesteśmy spłukani z forsy zupełnie, ale plusem jest to, że będziemy mieli... Ile izolatek? 130, no czyli tak na... Dwa rzuty zapełnimy całość, jest ok. No i będzie dobrze. Myślę, że też tutaj się przyda jeszcze jedno skrzydło medyczne. Albo w ogóle jakaś, nie wiem, jakieś centrum rozróby. To co, zrobimy jeszcze to przeszukanie. W sumie jak i tak czy owak jest za dyma. No teraz poczekajcie, jak wygląda harmonogram programy. Polityka, harmonogram, o. A, czas wolny, no dobrze. Okej, tak. I tak. Niech oni się nie przyzwyczajają do tego za bardzo. Jestem ciekaw w ogóle, ile rzeczy oni znajdą u nich teraz. W tym momencie tak na dobrą sprawę też zrobiliśmy trochę eksport, ale... Detal. Najważniejsze, że tutaj nie ma za dużo rzeczy do ten. Przedajmy tamto i tyle. No dobrze, przyjedzie 63 więźniów w ogóle na następny dzień. To są duże liczby. No ale myślę, że ten shakedown zrobimy. Będziemy mieli wszystkie kompleksowe informacje. Aha, oni też przeszukują te. No, głównie z warsztatów kradną, nie? Rzeczy. Jest coś niestety, z czym sobie nie poradzimy. No, tutaj drewno na eksport i później jakiekolwiek inne drewno wstawiamy tutaj jako ten. Okej, okay. To jest dobre w sumie, bo wtedy małe ilości są zabierane, a duże ilości, małe ilości są kładzone tam, tak żeby starczyło, a duże ilości są wystawiane na wysłanie, nie? I to jest dobra rzecz, to jest bardzo dobra rzecz nawet, nie? Plus przy takiej ilości strażników, a ktoś, któryś jeszcze umarł, no to przeszukanie 4000 miejsc. Miejsc mimo wszystko zajmie chwilę czasu. W ogóle sądzę, że te drzwi są tu bardzo dobrą rzeczą, bo wtedy wszystko idzie bezpośrednio tu. Bo oni stąd idą tu, zobaczcie. Stąd wchodzą tędy, tu i cyk, tak samo tutaj cyk. A nie muszą lecieć tu i dookoła. Nie. Jest to wiele szybszy obieg pieniędzy niż po prostu to, co mieliśmy. Wow, jaka fajna ciężarówka, nie? Ile jestem ciekaw, ile ona kasy da. Może ona zamknie nawet ten rachunek. Ile będzie? 9000 dolarów. Wow, takie kasy, taką kasę ja mogę, tak powiem, pobierać, nie? Pracownicy są przemęczeni, to fakt, ale niestety, co by nie zrobić, no, trzeba teraz spiąć dupę i to po prostu zrobić, co tam wymagane jest. W ogóle jestem ciekaw, dlaczego karawan czeka tutaj na dostawach. Nie, dużo osób zostało skutych znowu, ale faktycznie... Nie czekasz tak dużo osób w sumie do izolatki. Nie, głównie zamknięcie. Nie, zamknięcie 7 osób dostało. Tą rurę tutaj ciekaw jestem, kiedy zamontują. Nie wiem, czy w ogóle taki dzień nadejdzie, dzień, w którym zatrzyma się ziemia. No dobrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z tym przeszukaniem przede wszystkim.
No, kończymy Shakedown. Nie jest źle, jeżeli chodzi o ilość rzeczy znalezionych. Dojechały cegły. Trwa znowu bunt. O, dobra, ale to gang cały, bo to za dużo punktów zapalnych było. W sumie nie widzę, ile osób się buntuje. Nie robią się żadne strefy czerwone bardzo, więc to też spoko. No, izolatka nagle dodatkowych 60 kandydatów. I 100 osób wymaga opieki medycznej. Nieźle. Chłopaki dali ognia. Teraz jak w ogóle finanse, jak wyglądały? Z poprzedniego dnia eksport 66 tysięcy. Dobrze. Są to liczby, które mnie zadowalają. Dobra, tam o 10 miejsc nie będę robił, czyli głównie artykuły medyczne i warsztat, nie, jeżeli chodzi o Shakedown. Także co bądź to nie jest zła decyzja, nie? To jest tak, wywiad, gang. Czy to jakiś gang był konkretny? Prawdopodobnie zielony, bo oni mają największy wpływ w tej chwili. W ogóle oni mają 2000 dolarów, nie? Rypią z tego, co więźniowie robią. Jest to też masakryczna ilość, nie? Chyba, że było tak, że po prostu zarówno. Co my powinienem już tego informatora jakiegokolwiek ściągnąć. Ze względu na to, jak czas jest, nie? Bo za moment będziemy mieli już ten przypływ więźniów. A z 60 osób wolałbym jednak wiedzieć, czy ktoś jest do odstrzału, czy pod ostrzałem. No dobrze. Ona przyjedzie, oni przyjadą. Będzie trzeba popatrzeć wtedy na resztę rzeczy. Okej. Okej. Zróbcie to wszystko na wczoraj po prostu. Super. Proszę, jak nagle dali radę wszystko szybko ogarnąć. Okej. W ogóle taka osoba, nie, która wchodzi do więzienia i ma 100% wizji, to jest coś niesamowitego, bo w tym momencie wszyscy, którzy wjeżdżają. No. Wszyscy, którzy wjeżdżają, są od razu naświetleni i to jest świetne. Dobra, jeszcze dwa wozy będą. Okay, on jest active. No i teraz jeszcze dwa wozy wjadą. Come on. Agresywny stolik. Agresywny stolik. Teraz za tym wjeżdża. Wjeżdżają te trzy osoby. Chyba, że te trzy osoby się zwolniły. A może wiesz, że te trzy osoby się zwolniły. Dobra. Czyli dojechała jedna osoba, która wymagała tutaj, że tak powiem, przekierowania natychmiastowego. Dobrze. Super. Okej, okay, wygląda to mega. Uzupełnimy tylko w sumie tego jednego strażnika, póki pamiętam. I okej, okay, w tym odcinku to będzie wszystko. I do następnego. Trzymajcie się. Hej.